Cześć, jestem Kócy i dziś mówię do Was z nowego mikrofonu. Mój 6-letni w końcu poszedł sobie odpocząć. Dzisiaj pogadamy o wyborze, którego już niedługo wszyscy gracze będą musieli dokonać. Okazało się, że drzwi na zalewie zdobyczy nie kryją kosmicznej technologii ani innego wymiaru jak teoretyzowałem ostatnio, a szkoda, a jest to sprytny sposób twórców na danie nam możliwości przywrócenia niektórych naszych ulubionych rzeczy do gry. Ale zanim o tym, to chciałbym Was zaprosić na mojego Instagrama, na którym ostatnio odbył się konkurs na 2000 Fołdorców oraz na Discorda, na którym spędzam ostatnio najwięcej czasu. Linki macie w opisie. Poza tym daję wam znać o dwóch nowych wzorach w moim sklepie. Po raz pierwszy zawitały też do niego full printy. Zmieniłem ceny wszystkich rzeczy na najniższe, jak tylko się da, żebyście mogli kupować je jak najtaniej. Dziękuję wszystkim nowym widzom za subskrypcję, bo od ostatniego filmu sporo ich przybyło, ale statystyka niestety nadal jest słaba. Dlatego jeśli jesteście nowi, serdecznie zapraszam Was do subskrybowania z dzwonem. Wielkie dzięki! A no i nie zapomnijcie oczywiście o kodzie w sklepie kłócykacy, a tu macie ostatnie 5 osób, które go użyło i się tym pochwaliło na naszym Discordzie. Dzięki wielkim wszystkim za wspieranie mnie. To tyle, przejdźmy do filmu. Jak wiecie lub nie, od ostatnich kilku dni na mapie ciągle słychać różne tajemnicze dźwięki i widać latające runy. Wszystkie te wydarzenia są związane z wielkim eventem, który wkrótce wydarzy się na zalewie zdobyczy. Graczy Określone zadania doprowadzają runy do Wielkiego Włazu na środku Starego Jeziora. Na moment obecny brakuje tylko jednej runy. Prawdopodobnie kiedy dotrze na miejsce, zacznie się event. Razem z nim powiązany jest dymiący wulkan. Dym staje się intensywniejszy z każdą kolejną runą, która dotrze do zalewu. Bardzo możliwe, że wulkan wybuchnie, kiedy władź się otworzy, jednak bardziej obstawiałbym, że stanie się to na koniec sezonu. Dzięki likerom wiemy już, że wybuchowi będą towarzyszyć wielkie kule ognia, które zniszczą doszczętnie wykrzywione wieże oraz doprowadzą do powstania pęknięć w lodowcu na srogim szczycie. Oprócz tego jedna kula spadnie w sklepowej sadybie Zalew Zdobycie jest cały czas obserwowany przez znaną nam dobrze firmę Wintertech. W jednym z jej budynków znajduje się obserwatorium, a w nim sześć monitorów, a także wielka tablica ze szkicem i napisem Skarbiec po angielsku. Jak wiecie, kiedy znikają jakieś przedmioty z gry, Epic Games zawsze pisze, że zostały one przeniesione do skarbca. Ten wielki bunkier na zalewie to nic innego jak właśnie on. Na monitorach pojawiają się stopniowo przedmioty, które znajdują się ze stalowym włazem. Na moment obecny widzimy 4 z 6 opcji, czyli samolot, odbijać tomigan i taktyczny SMG. Jednak dzięki Lekerom wiemy, czego jeszcze brakuje, a są to Grappler i miecz nieskończoności. Co ciekawe, Data Minerom udało się też wyciągnąć z plików cały wygląd eventu. W powietrzu będzie wisiało 6 kryształów z zamkniętymi w nich przedmiotami. Prawdopodobnie to, który przedmiot zostanie przywrócony do gry, będzie zależało od tego, który kryształ zostanie zniszczony przez gracza jako pierwszy. Inna wersja to to, że kryształy będą działały jak wyrwy teleportujące. Szczerze mówiąc nikt do końca nie wie, jak będzie to wyglądało, jednak wszyscy mają pewność, że będzie to głosowanie. Oprócz kryształów, w powietrzu wisi jeszcze ogromna kula energii oraz pewne biurko. Możliwe, że w momencie eventu ktoś będzie za nim zasiadał, ale nie mam pojęcia kto. Obstawiajcie w komentarzach. A teraz chciałbym pogadać z wami o tym, co według mnie będzie najsłuszniejszym wyborem w głosowaniu. Zacznijmy od Tomigana. Broń ta była doskonała na krótkim i średnim zasięgu. Dzięki niej można było szybko niszczyć struktury jak z PMa, a jej obrażenia były podobne do m -ki. Co za tym idzie, mając Tomigana nie musicie mieć M-ki lub PMA, więc można było zaszczędzić jeden stat w ekwipunku. I właśnie dlatego ta broń została wycofana. Zamiast niej dostaliśmy właśnie PMy, które mamy obecnie w grze i które zdecydowanie lepiej balansują rozgrywkę. Mimo, że byłem ogromnym fanem Tomigana, uważam, że jego usunięcie było słuszne. Gdyby teraz został przywrócony z miejsca, dostałby Nerfa, to z kolei doprowadziłoby do tego, że nikt by już nie chciał go używać. Dlaczego dostałby nerfa? Epic Games usunęło go przecież z gry dlatego, że był za mocny, więc nie trzymaliby go w takim samym stanie co kiedyś i musieliby go osłabić. Teraz taktyczne SMG, mimo że broń jest przyjemna i przywołuje wspomnienia, to sądzę, że przewracanie jej zupełnie nie ma sensu. Mamy już w grze dwa rodzaje PM-ów i to zupełnie wystarczy. Kolejna lekka szybkostrzenna broń to tylko niepotrzebne zapełnianie skrzynek, z których mógłby wypaść na przykład skary. nieskończoności był bardzo przyjemną bronią, jeśli akurat dzierżyło się go w dłoniach. W przeciwnym przypadku nie był już tak Soło, chociaż prawniejsi gracze potrafili go dobrze kontrolować. Jako broń w dodatkowym trybie jest okej, okay, ale nie sądzę, żeby przywracanie go do klasycznego Battle Royale dobrze wpłynęło na rozgrywkę. Grappler jest jedną z rzeczy, za którą strasznie tęskniłem zaraz po zabraniu go z gry, bo uwielbiałem go używać. Ostatecznie jednak stwierdziłem, że dobrze, że go usunięto, bo dawał on zbyt dużą przewagę przy bitwach na budowanie. Umiejętności szybszego i lepszego stawiania konstrukcji nie dawały przewagi, bo dzięki grapplerowi zawsze było się na samej górze. Ponownie, w dodatkowych trybach spoko, ale w klasycznym oraz na arenach lepiej, żeby go nie było. Bouncer lub podbijać jak to woli to przedmiot, na który ja będę głosował. Doskonale rozmycał rozgrywkę, pozwalał dość szybko dostać się do strefy, jeśli było się spóźnionym, wzmacniał wyskok z Danzpada, pozwalał zaskoczyć z dużej wysokości bez dostawania obrażeń oraz umożliwiał szybkie zyskanie highgranda. Byłem bardzo zaskoczony i zawiedziony, kiedy zobaczyłem, że został usunięty. Jak dla mnie, jest to przedmiot, który jest najmniej kontrowersyjny, nie daje niesprawiedliwej przewagi, bo każdy może się od niego odbić, i nie ingeruje mocno w zasady Battle Royale. Innymi słowy, jest najlepiej zbalansowany. No i na koniec samoloty. Pojazdy te były fajnym urozmaiceniem gry, ale zbyt mocno na nią wpływały. Osoby, która się nim poruszała, praktycznie nie dało się za strasznie irytowały podczas build fightów i dawały o wiele za dużo mobilności. Część graczy zamiast walczyć zwyczajnie latała sobie po peryferiach mapy, co było szczególnie irytujące na turniejach. Nigdy nie byłem ich przeciwnikiem, ale dobrze, że zostały usunięte. Zamiast przywracania ich powinniśmy dostać na stałe tryb powierzchni zwycięstwo, który swoją drogą według mnie wyszedł całkiem fajnie. Podsumowując, według mnie najlepszym wyborem do przywrócenia są zdecydowanie odbijacze i wam też totalnie polecam właśnie o nie walczyć. Na drugim miejscu dałbym graplera, a na trzecim to Migana. Reszty przedmiotów nie ma sensu przywracać chyba, że do trybów dodatkowych. Oczywiście jest to moja opinia, którą w tym filmie starałem się wam uzasadnić, jednak wiadomo, że nie wszyscy się ze mną zgodzą, dlatego zachęcam was do dyskusji w komentarzach. Kulturalnej dyskusji oczywiście. Ja sam będę oczywiście walczył po stronie armii odbijaczowców, a wam przypominam o subskrybowaniu kanału, jeśli jesteście nowi i kocie w sklepie Kucy Kacy. Bijajcie koniecznie na Discorda i obserwujcie mojego Instagrama, żeby niczego nie przegapić. To by było na tyle, Mówi do was kacy, narka.